Witam serdecznie, z tej strony Adam. Witam wszystkich na moim nowym kanale, który powstał dlatego, że stary kanał stał się naprawdę miejscem, gdzie zasubskrybowało wiele osób, które nie miały nic wspólnego z programem Cinema 4D czy z tym, co robię. I powstał taki duży chaos i między innymi moje reklamy zostały też zamknięte przez Google, więc zrozumiałem, że wiele osób jest tu tylko po prostu, nie wiem, żeby być, a mi chodzi, żeby zbudować siatkę ludzi, którzy będą po prostu dzielić zainteresowanie takie, jakie ja mam, czyli program Cinema 4D oraz RealFlow. I chodzi o to, żeby ustalić lepszą jakość tego, co po prostu się będzie wydarzyło na mojej stronie, na moim kanale. I wiele osób też mnie pytało o początkowe tutoriale, więc zrobię po prostu tylko raz, żeby były. Oczywiście na stronie cinematics.com będziecie mogli je zobaczyć w dodatkowym menu tutoriale. Więc zrobię raz początkujące po prostu tutoriale i później będziemy robić coraz cięższe rzeczy. Oczywiście między tymi tutorialami powstaną też nowe różnego rodzaju rzeczy. Mam nadzieję, że ludzie, którzy będą subskrybować mnie, to będą ludzie, którzy chcą po prostu wymieniać informacje, doświadczenia i wszystkie inne rzeczy na temat programu Cinema 4D. O to będę walczył, bo tak jak mówię, nie potrzebuję osób, które są po prostu piszą komentarz pierwszy, drugi, trzeci, piąty. To nie o to chodzi. Sensowne pytania jak najbardziej mile widziane i zawsze też pomoc z mojej strony będzie, jeżeli będę mógł udzielić, najbardziej Wam pomogę. Ok, a więc przejdźmy do samego programu Cinema 4D. I kiedy jesteśmy w nim, otwiera nam się po prostu to standardowe okno. Ja pracuję dzisiaj na wersji 12. Oczywiście 13, 14, 15 też może tak być. Tam są dodatkowe rzeczy, ale też w pewnym sensie skoczymy do tego programu, bo tam są dodatkowe rzeczy, tak jak mówiłem. A więc otwieramy nasz program i każdy robi wielkie oczy, wow, co tu teraz jest? Pełno kolorowych kwadracików, jakieś kształty, strzałki, góra, dół, co tu się dzieje? A więc zanim zaczniecie się po prostu ekscytować i nie brać się za to, co nie powinniście, musicie zrozumieć, jak działa mniej więcej Cinema, żeby po prostu wszystko później było łatwiejsze. A więc w Cinema w standardowym layoutie, który możemy zmienić tutaj, tą ikonką, oczywiście to jest standard, to możemy zmienić go na animację, albo na wszystkie inne, na modelowanie. Ja zostanę na początku przy standardzie, bo to będzie nam się zmieniać po prostu z biegiem czasu, jak będziemy dodawać kolejne rzeczy, to jest góry, modelingi i wszystkie inne takie sprawy. A więc mamy tutaj wielkie okno, które jest głównym oknem i się nazywa to viewport. Żeby poruszać się po viewporcie, kiedy dodamy jakiśkolwiek przedmiot, mamy tutaj nad viewportem cztery ikonki. Pierwsza ikonka, jak widać, pozwala nam się poruszać góra, dół, lewo, prawo, przód, tył. Druga ikonka jest to zoom, czyli zbliżenie, oddalenie do danego przedmiotu, w pewnym sensie zaznaczonego. Oraz trzecia ikonka jest to obrót. Oczywiście one symbolizują to, co robią, więc to nie powinno mieć żadnego problemu z rozpoznawaniem. Czwarta ikonka jest to dzielenie czterech widoków. Perspektywa, góra, przód i u mnie prawa strona. Jeżeli chcemy przejść do jakiegoś z widoku, przechodzimy, naciskamy, widać, że zaznacza nam się, podświetla nam się taka biała ramka dookoła i naciskając na tą ramkę, taką obrazu, przechodzimy do danego widoku perspektywicznego, który wybraliśmy. Ja zostanę przy widoku perspektywy, bo przy nim się po prostu poruszamy. Ok, następna rzecz. Trzy strzałki, jedna zielona do góry, która tutaj też jest w lewym dolnym rogu, reprezentuje nam oś Y, niebieska oś Z i czerwona oś X, czyli góra, dół, lewo, prawo, przód, tył. Bardzo proste. Kolejna rzecz. Tu mamy takie szare pasy. Jedne jest jaśniejsze to w środku, to co jest na zewnątrz, to jest ciemniejsze. Oczywiście można to regulować, zresztą pokażę, jak to zrobić. To po prostu jest obraz tego, co będzie nam wyrenderowane w tym momencie. Czyli jeżeli na przykład tu mogę też sobie złapać nasze okno i je zminimalizować. Jeżeli na przykład teraz zminimalizuję do takiego kształtu, to będzie widok tego, co po prostu będę renderował. Także to miejcie też na uwadze, żeby sobie na przykład tak ułatwić. Tutaj taka linia przerywana, jest to linia horyzontu, która po prostu w wielu przypadkach będzie nam kolidować, ale są że obejścia na to, żeby ją schować i żeby po prostu, żeby nie była widoczna w renderze itd. To musicie mieć na uwadze, to jest linia horyzontu. Ok. Tu mamy kolejny, cały czas zostajemy przy viewporcie. Mamy u góry takie kilka menu. Edit, kamera, display, filter i widok. Edit, wiadomo, możemy tutaj nasz widok edytować do tyłu, do przodu, pomniejszać, zwiększać, używać to jako widok renderu.
I tu nadal mamy konfigurować i konfigurację wszystkiego. Jeżeli weźmiemy konfigurację wszystkiego, to nam po prostu się odpala okno atrybutów. Jak widać, filter, widok do tyłu i HUD to są praktycznie tutaj skróty tego, co te u góry mamy. Tu mamy trochę bardziej zobrazowane to jako ikony, a tu na dole będą to po prostu jako tylko załączniki, takie można włączyć, wyłączyć. I teraz to możemy zmieniać nasz widok naszej całej po prostu tego okna. Możemy, oczywiście filter pokaże nam wszystkie widoczne będą rzeczy, widok jaki mamy i tu możemy teraz zmienić z perspektywy na paralel czy jakikolwiek inny, ale to będzie lepiej widoczne, kiedy sobie weźmiemy tej kamery i tu możemy sobie zmieniać to samo rzecz. Back to jest, może mamy tutaj naszą tak jakby podłogę, możemy zmniejszać lub zwiększać jej kwadraturę czy rozmiar. Ja bym zostawił to standardowych tutaj, także to nie ma po prostu jakiegoś większego znaczenia. I HUD, tutaj kiedy dodamy, jest to wszystkie informacje, które możemy dostać o aktywnych tutaj widoku, czy na przykład mamy projekcję, tak, że tutaj mam napis perspektywa, kiedy odznaczę to, nie będę widział jaka jest perspektywa, czy jakakolwiek jest nazwa, gdzie w jakim oknie jestem. Więc to zaznaczone mogę oczywiście dodać wszystkie inne tutaj rzeczy, ilość na sekundę, wszystkie rzeczy są nam wyświetlone w naszym oknie, ale to czasami może być bardzo problematyczne, ponieważ będzie za dużo się działo. Ok, a mamy to wyjaśnione. Tu jeszcze muszę tylko wejść w display, bo to jest dosyć ważne. Tu mamy jak zostaną wyświetlane nasze przedmioty. Więc zadajmy na przykład jakiś przedmiot. Będzie to kostka i możemy tutaj na przykład zobaczyć jego ukryte linie, same linie, cokolwiek. Ja zawsze ustawiam na guard shading, lines powiedzmy, jeżeli robię dużo poligonów, żeby widzieć, a guard shading jest to będzie bardzo, bardzo optymalne i będzie jak najbardziej standardowo. Tu jeszcze jedna ważna rzecz jest Enhance OpenGL. Jeżeli to włączymy, to kiedy na przykład dodamy światło i je przesuniemy do góry, rzeczywiście możemy przyciągać tymi strzałkami, pokaże nam na danym przedmiocie w danym czasie, jak to światło działa. Chodzi o to, żeby jeżeli wyłączymy to, to nie będziemy widzieć nasze, widać delikatnie, widać, ale ta opcja pozwala nam widzieć to o wiele dokładniej. A więc miejcie to na uwadze. Ok, usuńmy nasze światło. Przejdźmy dalej, gdzie po prostu schodzimy na dół. Analogicznie później zajmiemy się prawą stroną. Na dole mamy timeline, który możemy złapać i przesuwać. Możemy też ustawić start, powiedzmy, żeby nasz timeline był od 30 klatek na sekundę do powiedzmy 120, czy tam do 100. I to będzie nasz zakres, tak? I teraz tu na dole mamy też taki suwak, który reguluje nam widok samego timeline'a. Możemy do końca przesunąć, możemy tu oczywiście wrócić do zera. To zależy, czy chcemy kawałek animacji po prostu wyrenderować, czy jakiś kawałek czegoś, co po prostu nie potrzebujemy całości, chcemy zobaczyć jakiś efekt, jak zadziałał, czy coś. Wszystko od Was zależy. Po prawej stronie są standardowe przyciski, tak jakby odtwarzacza, czyli możemy iść do początku animacji, możemy się cofnąć o jedną klatkę, możemy do tyłu grać, do przodu grać, analogicznie do przodu klatkę i do ostatniej klatki. Prosta rzecz. Tu na dole mamy kolejnych kilka przycisków, które są odpowiedzialne za animację, i tu możemy na przykład tymi przyciskami wyłączyć automatyczną nagrywanie pozycji, skali, rotacji punktów. Tutaj możemy dodać dźwięki, żeby będzie używać sound effectora czy jakichś innych rzeczy. I tu możemy, kiedy naciśniemy to, bo tu taka jest malutka strzałka czarna, i w każdym z tych czarna malutka strzałka oznacza, że mamy podmenu, czy możemy je otworzyć. I tu możemy oczywiście sprawdzić, przytrzymując, jak ma być odtwarzane nasza po prostu animacja. Możemy to oczywiście zrobić też w ustawieniach projektu. Schodząc niżej, po lewej stronie mamy tutaj okno tekstury, czy okno materiału, gdzie możemy kliknąć je dwa razy lub nacisnąć File i nowy materiał. To jest oddzielny tutorial na to, także tym się nie przejmujcie, tak po prostu tylko dodajemy materiały. W prawo idąc mamy system koordynacji naszego przedmiotu i kiedy zaznaczymy nasz przedmiot, mamy też system koordynacji na obiekcie naszym. Czym się różnią te dwa systemy? Te dwa systemy się prawie niczym nie różnią. Tyle tylko, że ten, kiedy mamy na przedmiocie w koordynacjach, tutaj jak widać też są koordynacje, on pomaga nam zrobić naszą zmianę w czasie rzeczywistym. Oczywiście ten widzisz, na dole się zmienia. Jeżeli chcemy ten na dole użyć, to jest to dodawanie
manualne, że tak powiem. Tu trzeba wcisnąć liczbę, nacisnąć apply i tu się zmieni, i tu się zmieni. Oczywiście zostawiam Wam do wyboru, jak chcecie używać w ten czy w ten sposób. Wszystko jest w Waszych rękach. A więc tu jeszcze mamy, tak jak powiedziałem, kiedy schodzimy na dół, schodzimy teraz do góry, idziemy. Mamy tutaj zakładki obiekt i struktura. Zajmiemy się zakładką obiekt, gdzie będą pojawiać się nasze przedmioty i tu możemy zrobić różnego rodzaju ustawienia oczywiście tego okna. Możemy dodać obiekty, możemy zapisać te obiekty, dodać presety, edytować, usunąć, wyciąć, skopiować, czyli po prostu standardowe funkcje takie edytora. Że tak powiem, możemy dać layery, możemy odwrócić selekcję, zaznaczyć tylko dzieci, no to jest przy modelowaniu wszystkich innych takich dłuższych tutaj zestawach drzew będą po prostu rzeczy nam potrzebne. Na razie musicie wiedzieć, gdzie co jest. Tu mamy widok, możemy zmienić widok ikon, jakie będą widoczne tu, mała, duża, średnia, jak mają się układać w drzewa, te wszystkie rzeczy, jak mają iść do góry, to oczywiście też troszkę później. Obiekty, tu można schować obiekty, pokazać obiekt, zgrupować te obiekty, rozłączyć je bez dzieci. No to jest, tak jak powiedziałem, jest dalszy to po prostu rzeczy. Tu jest bardzo ważna zakładka tagi i tagi jako Cinema 4D, tagi, charaktery, sandemany, kloty, systemy dynamiczne, włosy, kalkulacja animacji, zakładki Python i artystyczny sketch render, czyli Sketch and Toon. To są bardzo ważne rzeczy, są one oddzielne tutoriale, więc musicie wiedzieć, że tam są, ale no teraz niestety nie poświęcimy. To jest ten bookmark, jest to dodawanie do jakichś tam swoich faworyjących i podkreślania ich wartości. Na dole w każdym będzie oczywiście, kiedy przedno będziemy mieli, będzie każdy tutaj miał swoje podgrupy i tu mamy podstawy. Możemy oczywiście zrobić, włączyć lub wyłączyć je w naszym renderze. Oczywiście można to zrobić w ten sposób, ale można zrobić też tutaj to przy pomocy tych świateł. Dodałem światła. Tak jak na przejściu, czerwone, zielone, tak? Czerwony nie ma, zielony jest. Prosta sprawa. Jeżeli to jest pierwsza kropeczka, jest widoczna za, odpowiedzialna za nasz viewport, druga jest za nasz render. Także musicie też to sobie wiedzieć. I teraz, tu jest dosyć bardzo ważna rzecz, którą wielu ludzi zapomina. Takie czarne kropeczki przy każdym z parametrów, czy z czegokolwiek się pojawią, znaczy to, że może to być animowane, czyli może dodane być keyframe. Tak, czyli można dodać prawy, tu dodaj keyframe i teraz chciałbym przesunąć, powiedzmy, ją i chciałbym, żeby się coś z nią stało, a więc dodaję keyframe, czyli zobaczcie, włączę play. Zmieni się. A więc każda wartość może tu być animowana. To musicie pamiętać o tym, że tak można zrobić. Ja naciskam dwa razy Command Z, żeby po prostu było to mi na zero. Ok, a więc mamy szybkie pojęcie tu, czym jest nasz tutaj system poruszania się. Teraz zostało nam tutaj trochę ikonek po lewej i prawej, od góry do dołu i zaczniemy się w nie bawić. Okej,